Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis. A to jest Salt, kolejny odcinek. Zapraszam was, drodzy kamraci, na kolejny odcinek właśnie z Salta, w którym dostajemy się już na wyspę, na której właściwie prawdopodobnie będzie kupiec albo innkeeper, tego jeszcze oczywiście nie wiemy, który będzie w stanie nam zdradzić, jak zrobić najlepszy statek w grze. Dlaczego najlepszy, bo podobno ma nawet coś tam pod pokładem. O, proszę. Widzę już jakieś ciekawe rzeczy. Chodzi mi tutaj oczywiście o Ridge Bouldera, którego sobie zbiorę na samym początku naszej podróży po tej wyspie. Może wypadnie coś ciekawego, coś co będzie w miarę drogiego, co będę mógł wymienić na coś ciekawego. Ironite Ore, proszę bardzo, Magnetic Stone. I teraz tak, musimy znaleźć tego całego innkeepera, czy nie wiem, czy merchanta, czy jak on się zwie. Mam nadzieję, że oczywiście trafiłem na dobrą wyspę. Jest 23,3, więc idealna wyspa. Jest to dokładnie to miejsce. Zobaczymy tylko, jak, jeśli chodzi właśnie o znalezienie go tutaj. Może usłyszymy muzyczkę, może nie usłyszymy muzyczki. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo. Mamy jakiś kolejny boulder. Proszę bardzo, zbieramy flint na ewentualne zapasy, strzał. Niestety tym razem oczywiście flint nam nie wyleciał. Gdzieś tu też widziałem jelenia. I pięknie, krytyk 38. I automatycznie byliśmy w stanie go załatwić. Tu widzę kolejnego jelenia, naprawdę mnóstwo tych jeleni ostatnio spotykam. Proszę bardzo. Dwa strzały i wystarczyły. Tutaj kolejny jest oczywiście nasz boulder. Na tej wyspie, jeśli będzie oczywiście ten kupiec, bo cały czas jest jakieś tam małe prawdopodobieństwo, że nie będzie go tutaj, to piratów raczej też nie ma. Bo tak zazwyczaj było właśnie, że kiedy był jakiś kupiec, to piratów nie było. O, tutaj jeszcze ominąłem. Wake boulder. Zbieramy oczywiście wszystko, co jest drogocenne na tej wyspie. Tam jest kolejny, myślę, że tak od brzegu do brzegu damy radę. Więcej ridge boulderów by się przydało, ale z tych też się w miarę cieszę, bo czasami wypadnie jakiś właśnie Magnetic Stone. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć magnezium, ale tak. Ale chodziło mi oczywiście o Magnetic Stone, który jest wykorzystywany do tworzenia sobie oczywiście kompasu, o czym już wspominałem nieraz. Ale mówię to, żebyście oczywiście wiedzieli, po co to jest i dlaczego to w ogóle sprzedaję, dlaczego się tego wyzbywam. Coś tutaj się lekko przylagowało. O, jest drewno. Wspaniale. I tutaj chyba nie ma naszego drogiego kupca. Oczywiście cały czas, jak mówię, martwię się o to, że nie to, że nie trafiłem na inne kordy, bo gdybym nie miał sekstansu, to nie wiedziałbym, czy rzeczywiście on tutaj jest i czy w ogóle jestem na dobrych kordach. I nie wiem, czy w ogóle bym tutaj dał radę dopłynąć. Bo musiałbym właściwie polegać tylko na słońcu, patrzeć się, gdzie wstaje i w ten sposób jakoś tam próbować ogarnąć, gdzie ta wyspa jest i tak pewnie bym płynął na wszystkie po kolei, żeby to, powiedzmy, sprawdzać. A i tak bym nigdy nie był pewien do końca i nie powiedziane, że kiedykolwiek w ogóle bym tą wyspę znalazł. Mając sekstant, oczywiście udało mi się tą wyspę znaleźć, ale na razie nie byłem w stanie zauważyć żadnego domku. Czy jak trafię mu w głowę, to nie. O, jeszcze przeżył. Proszę bardzo, ten akurat przeżył 3 strzały. Mamy kolejne rzeczy na sprzedaż. No i mam nadzieję, że kupiec będzie na drugiej części. Czy tam ten cały innkeeper. O, widzicie, patrzcie. Muzyka mu się jakaś podoba. Oh yeah. O, nawet nie będziesz uciekał, tak? Dobra, nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi to jak najbardziej. Pójdziemy prawą stroną, widzę od razu kolejnego jelenia, to spróbuję go uszkodzić, bo nie wiem, czy uda mi się go od razu powalić. Ten też bardzo lubi muzykę. I proszę bardzo, kolejny jeleń załatwiony. Naprawdę nie wiem, ile już ich na koncie mam, ale myślę, że sporo, biorąc pod uwagę ostatnie dwie wyspy, na których byłem. O, grzybki. Za każdym razem widzę te grzybki, za każdym razem zastanawiam się, co to jest. Mówię, coś białego, mówię, nie wiem, czy to coś się unosi, czy to jakieś jabłko z drzewa spadło. Tu jest chyba drewno, tak, razy dwa, tak tylko tak dziwnie ułożone.
I tu nie ma już chyba nic na tej części. Jeszcze przejdziemy dalej. Mnóstwo tutaj tych cierni jest. O, czarne kwiatki. Więcej cierni, więcej cierni. Tutaj nie ma już nic. I zaczynam coraz to bardziej powątpiewać w tego całego innkeepera, który tu miał niby być. Bo nie widzę go. Nie widzę żadnego jego domku. Nie widzę żadnej chatki. I to mnie strasznie zaczyna martwić. Kiedybym już widział chatkę z dystansu, to od razu bym sobie po prostu poszedł zwiedzać i wiedziałbym, że ta chatka tutaj jest, nie martwiłbym się o nic. A niestety w takim wypadku strasznie mnie martwi, że to właśnie nie jest... Nie wiem, czy ta wyspa, czy coś jest nie tak? Nie wiem. Spróbujemy sobie to ogarnąć. Może on tu rzeczywiście gdzieś jest, tylko na, nie wiem, na brzegu. Zazwyczaj innkeeperzy byli gdzieś w środku wyspy, na tych swoich domkach. Ale kto wie, może ten mieszka troszkę inaczej. Tu nie widzę na razie nic niestety. O, jest drewno. Jakieś tam pojedyncze. Jest mnóstwo skałek. Widzę, że ta część ogólnie wyspy jest o wiele większa niż tamta część. Zbieramy sobie bouldera. Trochę węgla. Myślę, że jedynie kiedy mi się węgiel przyda, to na robienie jakichś tam torczów, które będę chciał sobie zamontować na statku. O, trochę rzeczy chociażby na sprzedaż. Tutaj chyba nic nie będzie, tak to przynajmniej wygląda. Drewienko jest tutaj sobie, a Fibersy, tu jest już mój statek. To tu nie będzie, bo to bym widział z dystansu. Tak, tu nie ma opcji, żeby tu coś było. Jeszcze ten boulder nam został i idziemy bardziej na te wyższe tereny tej części wyspy. Bo zaczyna mnie naprawdę to bardzo martwić, że nie byłem w stanie zauważyć żadnego domku z dystansu. Tam jest jeszcze coś, tu jest jeszcze coś, tu jest jeszcze coś. Cała wyspa pełna surowców, ale nic na niej nie ma. Też dziwne. Jedyna wyspa na razie, na której było trochę surowców, a nie było nikogo, to była właśnie ta wyspa ze statuami. Była bardzo specyficzna. A tutaj oczywiście nie ma nikogo. Chciałbym zobaczyć ten domek tego innkeepera. A nie wiem, czy tak się stanie. Bierzemy to, bierzemy to. No i tu oczywiście nikogo nie widać. Wyżej możemy spróbować wejść. Ale dalej nic. Dalej nic. Staram się rozglądać jak najbardziej, jak tylko mogę. Ale oczywiście żadnego domku nie widzę innkeepera. Nawet żadnego domku. Oczywiście jeśli chodzi o jakiegoś merchanta, też nie widzę. Zresztą jakbym przechodził obok niego, to byłoby słychać muzykę, która jest strasznie specyficzna właśnie dla tego typu rzeczy. A niestety nie słyszę jej. Tu widzę, jakieś rzeczy sobie leżą. Nie interesuje mnie to. Cały czas... Co to jest? A, to jest to coś. Dobra. Cały czas szukam go. O, drewno to sobie zbiorę oczywiście. Ale ten innkeeper może być też równie dobrze na jakiejś wysepce obok, której na przykład nie zauważyłem płynąc tu. Mam nadzieję, że tak nie jest, bo chciałbym oczywiście stworzyć sobie ten statek. Tu jest jakieś czerwone jabłuszko, to nie to drzewo. To drzewo. Jak już widzę, to oczywiście zbiorę i tu jest chyba kolejne, tak jest. Tak czy nie? Czy mi się wydawało? Nie wiem. No tu nie ma nic. Tu dalej są te grzybki. Wiem, że są miejsca, w których jeszcze nie byłem na tej wyspie. Bo widzę oczywiście to po itemach, których nie zebrałem. Cały czas przechodzę. Jedna, druga, lewa, prawa, ale nikogo nie widzę. Może sprawdzę jeszcze po brzegach wyspy? Może rzeczywiście coś pominąłem? No bo żadnego domku to tutaj nie ma. Niestety. A koordy są dobre, to znaczy no właściwie na tamtej części wyspy powinien on być. A nie na tej, ale... Niestety go nie widać. Patrzę, ale żadnej wyspy w ogóle nie ma w pobliżu. Czyli powiedzmy to, że się powiedzmy pomyliłem, jeśli chodzi o wyspy, nie ma takiej opcji. I dopiero na tej części... O, tutaj dopiero się North zmieniło.
A tu jest jeszcze ta przynęta, to sobie to zbiorę. Jak już tutaj jestem. Proszę bardzo. No i on powinien być na tamtej części, ale nie jest na tamtej części. Teraz się jakoś powinno już zmienić, na 23 West. Dokładnie, tutaj w tym momencie się zmieniło. I on powinien być na tej części wyspy, ale go tu nie ma. To mnie strasznie martwi. Czy ja rzeczywiście mogłem trafić na inną wyspę? Nie ma tu żadnych flag, że jest tutaj merchant. Ani nic takiego, które powinny być właściwie. O, tu jest drewno ładnie schowane, którego chyba nawet nie mam szansy zdobyć. Nie mam szansy zdobyć, bo się zbagowało w drzewie. No jest tutaj parę rzeczy, jest trochę drewna, ale nie ma żadnego merchanta. No od razu bym widział tą flagę, to pierwsze co. Ale tu żadnej flagi nie ma. Jest tylko trochę drewna, które sobie zbieram. I tyle, tu jest ten piasek, przy którym byłem. Nie, już myślałem, że tam jest budka merchanta, a jednak nie. Cały czas tu biegam jak głupek. Bez kitu. Nie no, jeszcze sprawdzę, czy tu nie ma żadnej wyspy obok. Niby tam są jakieś wyspy, ale to już nie będą te same kordy. Nie będę zbytnio w stanie nic tutaj znaleźć. Ja myślałem, że rzeczywiście tu spotkam sobie tego merchanta, dam radę wszystko sobie tu załatwić. A widzę, że tak niestety nie będzie. Bo on zbytnio nie jest w stanie, powiedzmy, pojawić się tu na przymus, tak jakbym chciał. Nie no, nie ma go tu. Ewidentnie nie ma go tutaj. Spróbuję może popłynąć na tamtą wyspę. Ale myślę, że to już nie będzie o to chodziło. Na zwykłej łódeczce. Ale zaraz zapewne zmieni mi się, może już się nawet zmieniło, nie, no już jest 4 North. Północ w tamtym kierunku. To zaraz mi się na pewno, nie no musi się zmienić, to nie jest ta wyspa. Zaraz się zmieni na zupełnie inny. Zaraz zmieni się pewnie West na 22. Bo to jest strasznie daleko ta wyspa. No nie wiem, naprawdę liczyłem, że znajdę tutaj tego merchanta czy coś. Będę mógł sobie coś skraftować, zdobyć ten statek, a to niestety nic. Nie no, nie ma co tam płynąć. Możemy sobie zawrócić. Tam też żaden domek mi się nie pokazał. Tylko same drzewa, no nie wiem. Nie wiem jak to jest z tą grą czasami. Muszę też coś zjeść, to znaczy właściwie nasza postać musi coś zjeść. Myślę, że znowu mięso może zjeść. I co? No i się zastanawiam, co teraz zrobić. Tam domku nie widzę, tam widzę ogniska. Jeśli widzę ogniska, to widzę na pewno piratów. Od razu co? A tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, co z tą wyspą jest nie tak. Bo takich naprawdę pustych wysp z kompletnie niczym to jest mało. Jak dla mnie, bo zawsze są chociaż piraci. No i nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę liczyłem, że spotkam tutaj tego merchanta. I co teraz zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam też żadnej pochodni. Myślę, że stworzę sobie ognisko. Zaraz, gdzieś tutaj na środku. No i tyle, no nie było żadnej muzyczki, nie było żadnych flag oznaczających tego, że ten merchant rzeczywiście tutaj jest. Troszkę słabo, myślałem, że lepiej się to rozwinie. Jak widać, niestety nie. A jeszcze potrzebuję dwóch części do, powiedzmy, tego kolejnego statku, który tam jest bodajże przed ostatnim statkiem. Sporo jeszcze tego jest do zrobienia. Naprawdę liczyłem na to zadanie tutaj, a tego zadania tutaj nie ma. Możemy sobie jeszcze skraftować, widzę. Nie tak, jeszcze flint. Gdzie jest flint? Tu nie jest. Tu jest flintstone. Skraftujemy sobie jedno ognisko.
Wyjdziemy z tego, nie będziemy wchodzić do craftingu, tylko tu. Proszę. Właściwie to mogłem też chyba wrócić na swój statek, chyba że już się... Już chyba zgasło ognisko na nim. I myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Nie mam na razie pomysłu, gdzie płynąć dalej. Pomyślę, gdzie popłynąć dalej. I będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku, jak mam nadzieję znajdę już miejsce, gdzie będę mógł sobie ten statek skraftować. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!